Cześć, z tej strony Smart Tester i pokażę Wam dzisiaj, jak wymienić dysk w konsoli PlayStation 3 edycja Slim. W moim przypadku jest to konkretnie model 160 GB CECH3004A. A więc zabierajmy się do roboty. Do wymiany tego dysku będą nam potrzebne tak: śrubokręt, krzyżak, aby odkręcić śrubki, mały, oraz coś do podważania. Ja do tego wykorzystam płaski śrubokręt. Ok, więc zaczynajmy. Najpierw musimy zdjąć osłonki śrubek. Wykręcamy niebieską śrubkę. I odkładamy ją w dobrze widoczne miejsce. Ok, mamy już odkręconą tą niebieską śrubkę, więc przesuwamy na zewnątrz ten panel z napisami i już mamy dojście do naszego dysku. Następnie wyciągamy go. Mój jest troszeczkę zakurzony, więc pozwolicie, że postaram się nie wrzucić kurzu tam do środka. Możemy na razie odłożyć samą konsolę. Ok. Mamy dysk, ja również mam przygotowany dysk na wymianę. Więc bierzmy się do roboty. Musimy odkręcić te cztery śrubki, które się tutaj znajdują. Chyba że posiadamy drugą obudowę do dysku, ale taki zakup nie ma sensu. Śrubki oczywiście są bardzo mocno przykręcone. Ok, jak widzicie, udało mi się odkręcić dwie śrubki. Bardzo dobrym pomysłem w przypadku odkręcenia tych śrubek jest założenie takiej oto rękawicy, bo są one bardzo mocno przykręcone i niestety bardzo trudno się je odkręca, co zresztą widać. To ja odkręcam dalej. Ok, wszystkie śrubki już wykręcone, więc teraz musimy wyjąć dysk. Aby to zrobić, musimy w tym miejscu go od spodu podważyć i dysk już sam nam wychodzi. Następnie odkładamy ten dysk, bierzemy ten, na który chcemy zmienić. Patrzymy tak, aby to czarne złącze było od strony niezabezpieczonej, więc wkładamy dysk, wpychamy go tak, żeby wszedł dobrze i następnie przykręcamy z powrotem śrubki. Dysk jest gotowy, aby go ponownie umieścić w konsoli. Odsuwamy więc zaślepkę i następnie za drzwiczki, uważając, aby dobrze wszedł. Jak widzimy, dysk nie lata, więc powinno wszystko działać. Wsadzamy go na miejsce, dociskając, żeby wszystkie złącza się stykały. Zamykamy zaślepkę. Następnie odsłaniamy zaślepkę od tej wyjątkowej niebieskiej śrubki i wkręcamy ją na miejsce. Zamykamy zaślepkę i gotowe. Wymiana dysku zakończona pomyślnie. Jeszcze tylko musimy ponownie skonfigurować system i ewentualnie przywrócić kopię zapasową. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Łapki w górę oraz komentarze również będą mile widziane. I również zapraszam Was do obejrzenia jednego z moich wcześniejszych odcinków, w którym pokazałem, jak zrobić kopię zapasową z dysku
konsoli PlayStation 3 oraz jak zrobić kopię zapasową trofeów. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!